Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś audycja typu Archeo, co oznacza, że oddaję głos świadkom wydarzeń, o których opowiedziałem ostatnio, czyli o Azefie i o otaczających go ludziach. I sprawa organizacyjna. Napisałem już o tym w artykule na szpiegul.pl Intelligence Blog z transkrypcją z poprzedniej audycji, ale być może jeszcze do tego nie dotarłeś. W moich zamierzeniach miał to być podcast audiowizualny. Okazało się jednak, że przynajmniej na razie nie mogę poświęcić tyle czasu na realizację tyle projektu, ile bym chciał. Dlatego też musiałem odłożyć wizualność OSS na jakiś czas, na jakieś tam później. Być może wrócę do tego projektu, na razie jednak skoncentruję się na klasycznym podcaście oraz na mojej pracy zawodowej. Szkole bowiem biznesowych researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, znaczy specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz strategów biznesowych. A wcześniej przez ponad 17 lat byłem funkcjonariuszem polskich służb specjalnych, stąd też doskonale rozumiem specyfikę pracy służb mniej lub bardziej tajnych. I zapraszam Cię po podróż, po wspomnieniach osób żyjących w czasach Azefa. A przy okazji, poprzednia audycja była długa i bardzo treściwa. W tej nieco zwolnię i pozwolę płynąć opowieści. Faktom znaczy. Wybacz mi również wszelkie potknięcia językowe. Wszystkie teksty są przetłumaczone bezpośrednio z języka obcego, w tym przypadku z języka rosyjskiego. Z tym też związana jest kwestia nazewnictwa, na którą kilkoro z Was zwróciło mi już uwagę, twierdząc, że należy mówić ochrana. Prawdą jest, że w literaturze polskiej termin ten zagościł na dobre. Zagościł zresztą zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wcześniej bowiem w zaborze rosyjskim na organizację tę mówiono powszechnie o ochranka i w języku rosyjskim mówi się tak do dziś. Dlatego też pozwoliłem sobie na ten zabieg i używam zamiennie obu nazw ochranka i ochrana. I przyznaję, że w języku polskim ta druga nazwa po prostu brzmi poważniej. A teraz przechodzę do bibliotekariów i archiwaliów. Zacznę od dokumentu znanego jako list Saratowa. Jesienią 1907 roku Centralny Komitet Socjalistycznej Partii Rewolucyjnej otrzymał od Saratowa list od lokalnych robotników socjalistycznych z czasów rewolucji odsłaniający prowokacyjną rolę Azefa. Został on odczytany na posiedzeniu Komitetu Centralnego SR. Pomimo silnego wrażenia, jakie wywarł, no pozostał on bez rzeczywistych konsekwencji. Większość członków Komitetu Centralnego w pełni ufała Azefowi. Z zaufanego źródła powiedziano nam, że w sierpniu 1905 roku jeden z najwybitniejszych członków partii SR pozostawał w związku z Departamentem Policji, otrzymując pensję z departamentu. Osoba ta przybyła do Saratowa, aby wziąć udział w spotkaniach zbiorowych pracowników partyjnych, którzy tu byli. Lokalny Wydział Bezpieczeństwa, czyli ochranka, wiedział z góry, a nawet otrzymał wiadomość, że na spotkaniach planowano omówić organizację straży i wspólnot chłopskich. Nazwiska uczestników były również znane Wydziałowi Bezpieczeństwa, czyli ochrance. Dlatego też wszyscy uczestnicy spotkania byli monitorowani. Na spotkanie Departament Policji specjalnie oddelegował radnego państwowego Mednikowa. Ten powiedział im, to znaczy robotnikom, że wśród tych, którzy przybyli do Saratowa na Kongres Rewolucjonistów Społecznych, znajduje się tajny agent ochranki, który otrzymuje 600 rubli miesięcznie. Jest to bardzo solidny mężczyzna, dobrze ubrany, z wyglądem bogatego kupca lub generalnie osoby o dużych funduszach. Nocował w hotelu północnym i został zarejestrowany pod nazwą Siergiej Melitonowicz. W Saratowie był on eskortowany z Niżnego przez Moskwę przez dwóch specjalnych agentów, którzy go nazywali w swoich dziennikach pod pseudonimem Filipowski. Nie wiadomo, czy aresztowanie uczestników spotkania ma miejsce, czy nie, ale tylko uczestnicy zostali ostrzeżeni, że są obserwowani i natychmiast odeszli. Filipowski i ja opuściliśmy Saratów, on koleją 19 sierpnia o godzinie 5 po południu, i jednocześnie 21 sierpnia wieczorem godzina 11 wysłano telegram do policji z departamentu, że uczestnicy kongresu zostali ostrzeżeni przez urzędników departamentu. Tego rodzaju powiadomienie mogło być dokonane tylko na podstawie informacji otrzymanych od kogoś z uczestników kongresu.
Zasugerowano, że informacja ta została przekazana do departamentu przez Filipowskiego, który wyjechał z Saratowa o godzinie 5 lub 6 wieczorem 19 sierpnia i zdołał dotrzeć do Petersburga w nocy 21. Krótko przed otwarciem pierwszej dumy, to jest w kwietniu 1906 roku, szef Departamentu Bezpieczeństwa w Saratowie, Fiodorow, zabity później podczas eksplozji, wrócił do Saratowa z Petersburga i był zasmucony, że w czasie jego wyjazdu z Petersburga z powodu antagonizmu między agentami Departamentu Policji a agentami petersburskiego bezpieczeństwa Filipowski został aresztowany. Według Fiodorowa Filipowski brał udział wraz z innymi terrorystami w inwigilacji zorganizowanej przez rewolucjonistów dla wysoko postawionych urzędników państwa. Agenci petersburskiej tajnej policji otrzymali rozkaz aresztowania terrorystów zajmujących się inwigilacją i choć doskonale zdawali sobie sprawę, że Filipowski nie został aresztowany, przed agentami departamentu udawali, że nie wiedzą o tym i aresztowali Filipowskiego. Zdołali przyciągnąć zewnętrzny nadzór do udziału w aresztowaniu. Gdy Fiodorow opuszczał Petersburg, myślał o tym, jak uwolnić Filipowskiego, nie budząc podejrzeń rewolucjonistów. W liście mowa była o zewnętrznym nadzorze ochranki. Niedługo będzie również o wewnętrznym. W następnej audycji typu Standard dokładnie wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi. A teraz fragmenty przemówienia premiera Piotra Stołypina w Dumie Państwowej z 11 lutego 1909 roku. Zwróć proszę uwagę, jak sprytnie premier rządu definiuje kwestię prowokacji. Lordowie, członkowie Dumy Państwowej. Zanim Duma Państwowa podejmie decyzję w sprawie wniosków w sprawie AZF-a, chcę podzielić się z wami informacjami, które rząd ma na temat tej sprawy. Sprawa AZF-a jest sprawą bardzo prostą, a dla rządu i dla Dumy Państwowej jedyną godną, jedyną opłacalną drogą wyjścia jest ścieżką najbardziej szczerej prezentacji i oceny faktów. W poprzednich przemówieniach słowa prowokator i prowokacja powtarzały się cały czas. A teraz, aby nie było nieporozumień w przyszłości, muszę teraz dowiedzieć się, jak wiele jest różnych znaczeń tych koncepcji. Według rewolucyjnej terminologii, każdy, kto dostarcza informacje rządowi, jest prowokatorem. W rewolucyjnym środowisku taka osoba nie będzie nazywana zdrajcą, zostanie uznana za prowokatora. To przyjęcie dla rewolucji jest bardzo opłacalne. Po pierwsze, prawie każdy rewolucjonista przyłapany na przestępstwie zwykle stwierdza, że osoba, która go zgłosiła, sprowokowała go do przestępstwa. A po drugie, prowokacja sama w sobie jest aktem tak kryminalnym, że dla rewolucji nie jest nieopłacalna. Tymczasem rząd powinien otwarcie stwierdzić, że uważa tylko taką osobę za prowokatora, która podejmuje inicjatywę popełnienia przestępstwa, angażując osoby trzecie w tę zbrodnię, które podążały tą ścieżką pod wpływem podpowiedzi agenta. Tak więc agenta policji, który infiltrował rewolucyjną organizację i udzielał informacji policji lub rewolucjonisty informującego rząd lub policję, nie można uznać za prowokatora. Także policjant, który nie nakłania nikogo do popełnienia przestępstwa i który sam nie bierze udziału w przestępstwie, nie może być uznany za prowokatora. Kim jest AZF? Nie będę go bronić ani oskarżać. Ten sam policjant, jak wielu innych, jest teraz obdarzony legendarnymi właściwościami. Autorzy prośby przypisali mu z jednej strony żelazną energię i siłę charakteru, z drugiej strony przypisuje mu się całą serię przestępstw zaczerpniętych z czysto rewolucyjnych źródeł. Rząd, jak powiedziałem, może polegać tylko na materiale faktycznym. Według śledztwa w sprawie całego materiału dostępnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych okazuje się, że AZF mieszka w Jekaterynosławiu w 1982 roku. Następnie przenosi się do Karlsruhe, kończy tam kurs naukowy z dyplomem inżyniera. W 1899 roku przenosi się do Moskwy i tam zostaje do końca 1901 roku. Potem wyjeżdża za granicę od czasu do czasu, tylko przyjeżdżając do Rosji. Jego stosunek do rewolucji według Departamentu Policji kształtował się następująco. W 1892 roku należał do organizacji socjaldemokratycznej w Jekaterinosławiu, po czym wyjechał za granicę, wstąpił do nowo utworzonego Związku Rosyjskich Socjaldemokratów, następnie w Moskwie przyłączył się do moskiewskiej organizacji rewolucyjnej, wzmacniając tam swoje kontakty. W tym czasie wpływ AZF-a rośnie dzięki wpływom znajomych.
Pod koniec 1904 roku Azew dołączył do Zagranicznego Komitetu Partii. Komitet Zagraniczny nie jest jeszcze komitetem centralnym, który wydaje dyrektywy i kieruje wszystkimi działaniami rewolucjonistów. W tym czasie, po aresztowaniu w 1903 roku, to Gerszuni, a według Departamentu Policji Borys Sawinkow, był na czele spraw bojowych partii i dopiero po aresztowaniu Sawinkowa od 1906 roku Azew stał się członkiem Komitetu Centralnego i od maja 1906 roku Azew zyskał wgląd w przedsięwzięcia terrorystyczne, lecz jego wiedza była losowa i niepełna. Ta informacja opiera się na raportach samego Azefa, na raportach kierowników jednostki śledczej i osobach poddanych kontroli. Następnie z danych organów dochodzeniowych, które zgodnie ze swoimi obowiązkami powinny monitorować pracowników za pośrednictwem wewnętrznych agentów i poprzez obserwację zewnętrzną, potwierdziłem pozycję Azefa w partii, którą właśnie opisałem. Te same informacje zostały przekazane przez innych pracowników, którzy pracowali równolegle w partii, takich jak na przykład wspomniany tu Tatarow, który później został zabity przez rewolucjonistów. Następnie, gdy przybył do Moskwy, wszedł do dyspozycji szefa Departamentu Bezpieczeństwa, ale wysyłał swoje raporty bezpośrednio do szefa specjalnego Departamentu Policji Ratajewa. Później przeprowadził się po raz drugi za granicę, ponownie przekazał informacje bezpośrednio policji, a gdy Łopuchin został mianowany dyrektorem departamentu, przeniósł się do Petersburga i pozostał w nim do 1903 roku. Następnie z zagranicy w 1905 uzyskał dostęp do wspomnianego już Raczkowskiego, który w tym czasie był odpowiedzialny za Departament Polityczny. We wszystkich zarzutach wymierzonych przeciwko Azefowi jego imię kojarzyło się z imieniem Raczkowskiego. Żaden z urzędników, w tym Raczkowski, nigdy nie był w żaden sposób związany z aktami terrorystycznymi i innymi kryminalnymi przedsięwzięciami rewolucjonistów. Powtarzam, nie zamierzam bronić ani obwiniać Azefa. Przekazuję tylko te dane, które są dostępne dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przypuśćmy, że Azef za namową urzędników państwowych wysłał ciosy dla rewolucjonistów przeciw osobom, których administracja nie lubi. Ale panowie, albo rząd składa się wyłącznie z bandy morderców, albo jedynym możliwym wyjściem jest wykrycie zbrodni. Zapewniam, że gdybym miał jakiekolwiek dane, gdyby istniały ku temu podstawy, to sprawca zostałby zatrzymany, kimkolwiek by nie był. Wreszcie, jeśli założymy, że Azef poinformował Departament Policji, wszystko co wiedział, powiedział, to okazuje się, że jeden z przywódców rewolucji w rzeczywistości nie był rewolucjonistą, nie prowokatorem, ale funkcjonariuszem policji, a to byłoby bardzo smutne i trudne, ale nie dla rządu, a dla partii rewolucyjnej. Prowokatorem jest Łopuchin, były dyrektor Departamentu Policji. Obecnie został on objęty śledztwem pod zarzutem współpracy z Socjalistyczną Partią Rewolucyjną, ponieważ ujawnił on tej właśnie partii służbę Azefa w policji. Łopuchin jesienią ubiegłego roku podczas sporadycznego pozornego spotkania z Burcewem w Niemczech, a potem podczas wizyty 10 grudnia zeszłego roku w Londynie u terrorystów Sawinkowa, Argunowa i Czernowa potwierdził im, że Azef jest członkiem policji. Jakie płyną z tego wnioski, panowie? Pierwszą konkluzją, o której wspomniałem, było to, że obecnie nie posiadam żadnych danych, aby obciążać urzędników jakimikolwiek przestępstwami lub aktami bezprawnymi. W chwili obecnej nie mam w rękach danych dla oskarżenia Azefa w tzw. prowokacji. Drugi wniosek, smutny wniosek, ale nieunikniony, polega na tym, że dopóki istnieje rewolucyjny terror, trzeba prowadzić pracę policyjną. Wiem, że mi powiedzą, ta ścieżka jest niebezpieczna, to jest droga, która prowadzi zarówno do nadmiaru władzy, jak i do prowokacji. Ja, panowie, nie będę nudził waszej uwagi wymieniając szereg instrukcji okólników, które dałem policji w celu zapobiegania takim zjawiskom. Nie będę wskazywał, że komisja pracuje obecnie pilnie pod przewodnictwem sekretarza stanu Makarowa w sprawie reformy policji, która jest dla nas chora. Przypominam tylko, że wszystkie te przypadki prowokacji, które dotarły do rządu, były przedmiotem dochodzenia sądowego. A teraz Lew Trocki w tomie Sylwetki polityczne o Jewno Azefie. Pierwotny tekst ukazał się 8 maja 1911 roku w gazecie Myśl Kijowska w numerze 126. W Paryżu niedawno opublikowano wniosek Komisji Śledczej Sądowej w sprawie Azefa, w
postaci 108-stronicowej broszury. Komisja śledcza prowadzona przez Bacha odbyła 73 posiedzenia, ankietowano 31 osób. Materiał badawczy zajmuje więcej niż 1300 stron. Wydrukowane wnioski to krótkie podsumowanie najważniejszych danych uzyskanych w toku dochodzenia oraz główne wnioski z nich. Przeczytałem tę broszurę z wielkim zainteresowaniem. Od stycznia 1909 roku, kiedy Jewgeni Azew, członek bojowej organizacji Centralnego Komitetu Socjalistycznej Partii Rewolucyjnej, został uznany za zawodowego prowokatora, rozrosła się na ten temat literatura międzynarodowa. Aby prowadzić grę diabła przez 17 lat, nie kłamiąc, nie oszukując, trzeba być albo geniuszem, albo przeciwnie, osobą z mechaniką głowy i serca uproszczoną do skrajności. I dlatego jest zwycięzcą. Ale musisz przyznać, co jest nieporównywalnie bardziej naturalne, by zakładać u Azefa głupotę niż geniusz. Po pierwsze dlatego, że głupie zwierzęta występują częściej w naturze, a po drugie, i co jest najważniejsze, ponieważ geniusze mają tendencję do wykorzystywania swoich sił poza murami tajnej policji. Ta paradoksalna hipoteza, która wydawała mi się bardzo kusząca od samego początku, otrzymała w moich oczach wysoki stopień prawdopodobieństwa. Umysł i wrażliwość nie zawsze jest zaletą. Gdyby Azew zaczął splatać subtelne psychologiczne koronki w tym społeczeństwie ludzi inteligentnym, wnikliwym i światowym, nieuchronnie łamałby się na każdym kroku. A Azew nigdy się nie zdradził, nawet w majaczeniu swoich snów. Czy to nie nadludzka samokontrola, a nie demoniczna moc? Największy prowokator nie miał jednak w sobie nic demonicznego. Był i pozostał zwykłym rzezimieszkiem. A teraz wieloletnia prawa ręka Azefa w organizacji bojowej, czyli Borys Sawinkow, we wspomnieniach terrorysty. Pewnego popołudnia do pokoju wszedł mężczyzna, w wieku 30 lat, dobrze zbudowany, z twarzą o dużych brązowych oczach. To był Jewgeni Filipowicz Azew. Na początku listopada byłem w Petersburgu, nie znając członkostwa organizacji, haseł partyjnych ani frekwencji. Czekałem na Azefa. Obiecał przyjść bezpośrednio po mnie. Nadszedł grudzień, a od Azefa nie było żadnych wiadomości. Później okazało się, że został zatrzymany za granicą. Jego listy nie dotarły do mnie z powodu nieścisłości adresu. Pod koniec stycznia Azef przybył do Moskwy, gdzie byłem i ja. Kiedy mnie zobaczył, powiedział: jak śmiesz opuszczać Petersburg? Odpowiedziałem, że odjechałem, ponieważ nie było żadnych wiadomości od niego, a także dlatego, że mój paszport został już ustalony przez policję. Zmarszczył brwi i powiedział: nadal nie miałeś prawa wyjść. Po rewolucji lutowej w 1917 roku utworzono nadzwyczajną komisję śledczą rządu tymczasowego, która badała działania ochranki w zakresie nielegalnych działań poprzednich ministrów i urzędników państwowych. Większość dotyczyła działań ochranki. Efektem prac komisji jest 5 tomów zatytułowanych Upadek carskiego reżimu, zawierających protokoły przesłuchań świadków. W tomie pierwszym znajduje się m.in. przesłuchanie generała Gerasimowa. Przewodniczący: czy jesteś generałem dywizji Gerasimowem? Gerasimow: jestem emerytowanym generałem porucznikiem. Przewodniczący: nie jesteś tutaj przesłuchiwany przez śledczego. To do ciebie należy wyjaśnienie niektórych punktów z twojej poprzedniej działalności, które są interesujące dla komisji. Ale przede wszystkim, biorąc pod uwagę fakt, że sam chciałeś udzielić wyjaśnień, może chcesz powiedzieć ze swoich przeszłych działań wszystko, co jest istotne w interesujących nas kwestiach. Interesuje nas głównie kwestia prowokacji. Gerasimow: oskarżasz mnie o prowokację? Przewodniczący: o nic cię nie oskarżam, ale proszę o wyjaśnienie. Czy znasz to zjawisko z natury swojej działalności? Gerasimow: pytasz mnie, co to jest prowokacja? Ja zawsze sprzeciwiałem się prowokacjom i nigdy na to nie pozwalałem. Jeden z naszych pracowników, Jewno Azew, kompletnie zawiódł, a ponieważ Stołypin wiedział, że wyjeżdżam, nie chciał zostawiać spraw organizacji bojowej bez dozoru, ponieważ policja i Stołypin byli zainteresowani walką bojowców. Przewodniczący: Stołypin był więc zainteresowany relacjami tej organizacji? Gerasimow: jak zawsze. Przewodniczący: więc był świadomy działań Azefa? Gerasimow: w trakcie całej sprawy wszyscy wiedzieli. Przewodniczący: a asystent ministra Makarow? Gerasimow: również. Przewodniczący: a co im doniesiono o tym, kim był ten człowiek? Gerasimow: kto? Azew? Przewodniczący: tak. Gerasimow: w policji są szczegółowe informacje o Azefie. Ja jestem zdumiony. Otrzymałem go z rozkazu Durnowa i nalegań Raczkowskiego. Przewodniczący: kiedy go przejąłeś? Gerasimow: w 1906 roku. Został zatrzymany i aresztowany, ponieważ był inwigilowany. Mówiono mi, że to nasz człowiek, policjant. Powiedzieli, że to Filipowski. Jaki Filipowski? Zapytałem. Nie znam nikogo takiego.
Może to jest pracownik agentury zagranicznej? Nikt nie wiedział. Został zatrzymany w pobliżu ogrodu letniego lub w pobliżu stacji fińskiej, a kiedy został przywieziony na komisariat, początkowo odmówił składania zeznań. Potem zapytałem go, powiedz mi, dlaczego ludzie cię znają? Przewodniczący. Ludzie? Czy to oznacza szpiegów? Gerasimow. Ta. Powiedział, pozwól mi najpierw porozmawiać z Raczkowskim. Zaprosiłem więc Raczkowskiego, przyjechał i rozmawiał z nim. Okazało się, że przez długi czas służył u Raczkowskiego. Potem nastąpiła burzliwa scena. Okazało się, że Raczkowski zapomniał o nim, nie wysyłał mu pieniędzy, a po tej scenie otrzymał pieniądze. Przewodniczący. Czy Raczkowski przyszedł do twojego oddziału? Gerasimow. Był w Petersburgu. Przewodniczący. Jakie stanowisko zajmował Raczkowski? Gerasimow. Był urzędnikiem czwartej klasy bezpośrednio pod ministrem. Przewodniczący. Więc wszystko zostało ujawnione, a Azew otrzymał pieniądze. Gerasimow. Byłem z nim na spotkaniu, to było w maju 1906 roku. Potem Azew wyjechał za granicę. Też chyba w 1906 roku. Przewodniczący. A więc byłeś tak zwanym prowadzącym Azefa, ponieważ osoba, która kieruje znanym agentem, zgodnie z instrukcjami nazywana jest prowadzącym. Gerasimow. Może. Przewodniczący. Co wiesz o działalności Azefa w czasie, gdy byłeś z nim w kontakcie? Jaka była twoja praca? Ten pracownik był prawdopodobnie drogi. Ile mu zapłaciłeś? Gerasimow. 500-1000 rubli. Może pozwolisz mi wyjaśnić, nad czym pracował Azef? Przewodniczący. Zapraszamy. Gerasimow. Dołączył w 1906 roku. Pod koniec 1906 przebywał za granicą. Stamtąd poinformował mnie, że w Finlandii jest grupa osób, które knują zamach na burmistrza von der Launitza. W Finlandii nie mogliśmy działać. Fińskie władze nas wypędzały. Wiadomo tylko, że ta grupa mieszkała na Imatrze i że Launitz został zabity. Następnie, w 1907 roku, przekazał informację o tym, co wiedział od jednego ze znajomych, że mieszkający w Petersburgu porucznik Nikitienko szuka kontaktów i organizuje zamach na carskie sioło. Potem powiedział, pod jakim nazwiskiem mieszka Czajkowski. Przewodniczący. Pod jakim nazwiskiem mieszka? No, to drobiazgi. Co jeszcze? Gerasimow. Nic więcej. Przewodniczący. Jak więc ten agent, który otrzymywał 6 czy 12 tysięcy rubli rocznie, nie został wydalony, skoro powiedział wam tak niewiele? Dlaczego takiego agenta nie zwolniono za bezczynność? Gerasimow. Wręcz przeciwnie. Wszyscy go cenili. Był blisko terrorystów i gdyby to było konieczne, dostałby nie tylko 1000, ale i 5000. Przewodniczący. Jaka była jego działalność? Z twojego zeznania wynika, że nic nie robił. Gerasimow. Nic nie zrobiłem. Przewodniczący. Czy wiesz, że w latach 1906, 1907, 8 dokonano wielu ataków terrorystycznych, na przykład w Moskwie? Gerasimow. W 1906 to Azew był za granicą. Przewodniczący. Ale sam mówisz, że Azew, z którym byłeś w kontakcie, był zobowiązany do zabezpieczenia centrum walki, a to oznacza, że działalność Azefa objęła nie tylko Sankt Petersburg, ale całą Rosję. Gerasimow. Oczywiście, był zobowiązany, ale nie mieliśmy gwarancji. Nie ma tu prawie żadnej umowy. Wszystko odbywa się na zaufaniu. Ufają mu, ale on może powiedzieć prawdę, a może i kłamać. Nie mamy nic pewnego. Przekazuje nam informacje, które są potwierdzone. W tym celu mamy obserwacje na zewnątrz. Jeśli obserwacje zewnętrzne potwierdzają jego informacje, nabierają znaczenia. A jeśli nie podał żadnych informacji, to jest to jej grzech na jego duszy. Nic nie możemy na to poradzić. Do rozmowy włącza się Szczegolew. Powiedz mi, jakie miejsce zajmował Azew w organizacji? Gerasimow. Powiedział, że jest w organizacji bojowej. Szczegolew. Więc był członkiem organizacji bojowej. Powiedz mi, czy ty i Azef osobiście widzieliście się w Petersburgu, a potem korespondowaliście? Napisał do ciebie? Gdzie są przechowywane te listy? Gerasimow. To było 10 lat temu, wszystko zniszczyłem. Nie mam ani jednego kawałka mojej działalności. Zapomniałem wszystko. Szczegolew. Kiedy go ostatnio widziałeś? Gerasimow. Kiedy przyszedł, żeby się uratować. Być może pamiętasz okoliczność, że uciekł z sądu. W Paryżu był sąd. On uciekł i pozostał u mnie przez 2 lub 3 dni. I z tego samego tomu fragmenty przesłuchania Burcewa. Przewodniczący, co powiesz na temat kontaktów Azefa z niektórymi urzędnikami i w jakim okresie? Burcew. To, co powiem, dotyczy lat 1906 i 1907. Ty oczywiście doskonale o tym wiesz, że Azef był szefem organizacji bojowej eserowców. Bez niego w partii nic się nie działo. Organizował wszelkie zamachy, inicjatywa była jego. W niektórych aktach był nawet bezpośrednio zaangażowany. 3 lub 4 lata po ujawnieniu Azefa miałem okazję spotkać się z nim we Frankfurcie w 1912 roku i zadać mu kilka pytań. Był szczery. Wszystko, co mi powiedział, zostało potwierdzone, a jego wyjaśnienia zbiegły się z moim zrozumieniem jego roli. Dlatego przywiązuję szczególną wagę do jego słów. Powiem ci to teraz.
Trzeba powiedzieć, że po moim ujawnieniu Azefa zaczęto mu przypisywać wiele rzeczy, które wydawały mi się błędne od pierwszych dni. Czyli, że zabił ministra Pleur wraz z wydziałem policji, że zaaranżował królobójstwo z Gerasimowem. Jednym słowem, jakby mieli razem kompromis, jakąś umowę. Nie wierzyłem w to. A jeśli w niektórych opublikowanych ze mną wywiadach były takie odrębne przemyślenia, to nie moja wina, tylko reporterów. Nigdy nie wspomniałem o tym w swoich artykułach, ponieważ nie miałem żadnych danych. Azef był agentem Wydziału Policji, miał kontakt z Raczkowskim. Gerasimow był w Wydziale Bezpieczeństwa, więc Gerasimow nie wiedział nic o jego działalności, ponieważ był stosunkowo świeżym człowiekiem. Kiedy Azef dotarł do ochranki, Gerasimow postawił mu warunki powrotu do pracy, przekazania wszystkiego, co wie, i działania pod jego kierownictwem. Pod Gerasimowem. Azef zgodził się na to w obecności Raczkowskiego pod koniec marca 1906 roku. Od początku kwietnia przeszedł pod wyłączną jurysdykcję generała Gerasimowa. Ten nie mógł nie wiedzieć, że Azef jest prominentnym członkiem partii. Kilka tygodni później w Moskwie dochodzi do zamachu na Dubasowa. Członkowie partii wiedzieli, że to Azef był organizatorem zamachu. Przewodniczący. Czy to było kilka tygodni po aresztowaniu? Burcew. Tak. I po zawarciu umowy między Gerasimowem a nim. Moim zdaniem nie było nigdy żadnej rozmowy, żadnego uzasadnienia zabijania tego czy tamtego, ale Gerasimow rozumiał, że ma do czynienia z rewolucjonistą, osobą zaangażowaną w sprawy polityczne, z próbami zamachu. Powtarzam, takie jest moje przekonanie, ja nie mam obiektywnych danych. Nie twierdzę, co czasem mi przypisywano w gazetach, że Gerasimow razem z Azefem zabijali takich a takich lub chcieli zabić takich a takich, ja nie mam żadnych danych na ten temat. Do rozmowy włącza się Radiczew. Jak myślisz? Czy twoi pracownicy ugryzą się w język, gdy dowiedzą się, jaki pożytek czynisz z ich wiadomości? Burcew. Kiedy przychodzą do mnie, wiedzą już, jaki pożytek z tego czynię. Nic nie ukrywam. Przewodniczący, dziękuję. Jak już zapewne zdążyłeś zauważyć, to praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Ja powtarzam to z uporem maniaka. Jeśli jednak ty masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam cię na dalsze podcasty, a ten zakończę. Jeśli uważasz, że warto by więcej osób go usłyszało, to nie zapomnij go podlajkować. Zasubskrybuj OSS i polecaj swoim znajomym. Kolejna audycja typu standard już za tydzień, 16 września. Zacznie się opowieść o tym, jak ochranka pracowała i dlaczego spokojnie można wykorzystać jej metody i organizację również w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych, cześć!